I witam Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy. Program Galaktyka Pomerania. Magdalena Suchodolska i Sylwester Perowicz prowadzą ten odcinek dla Państwa. A teraz zupełnie zmieniamy temat, bo o ile wcześniej rozmawialiśmy o tematach świątecznych, teraz będziemy rozmawiać o tym, jak język francuski rozwija się w naszym regionie. Dokładnie, będziemy mówić o festiwalu piosenki i poezji francuskiej. Z nami w studio są dwie przesympatyczne panie, Malwina Nowicka oraz Sandra Niesko. Witamy serdecznie. Witamy. No i chcielibyśmy rozpocząć od tego, czym w ogóle jest festiwal poezji i piosenki francuskiej. Czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji, która już w najbliższy weekend? Festiwal Piosenki i Poezji Francuskiej jest to impreza artystyczna o charakterze konkursowym, a jej celem jest przede wszystkim popularyzacja kultury języka francuskiego, a także stworzenie możliwości, warunków młodym, utalentowanym wokalistom, artystom, możliwości do prezentacji, a także doskonalenia swoich umiejętności muzycznych. Kto jest uczestnikiem właśnie całego tego konkursu? Tylko studenci? Niegdyś uczestnikami Festiwalu Piosenki i Poezji Francuskiej byli studenci Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz uczniowie 9 Liceum w Szczecinie. Dzisiaj nasze przedsięwzięcie jest ku naszemu oczywiście zadowoleniu, budzi coraz większe zainteresowanie, stąd mamy uczestników z Gryfina, ze Stargardu Szczecińskiego. A uczestnikiem może być właściwie każdy. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkolnej uczącej się języka francuskiego. Natomiast mogą brać w nim udział również inne osoby zainteresowane promowaniem... Samym językiem. Tak, tak, kultury francuskiej. Chciałbym wejść w słowo i zapytać się, czy język francuski jest popularny obecnie w edukacji na jakimkolwiek poziomie, tak? Tym podstawowym, gimnazjalnym, w szkołach średnich, no i na studiach. Pani Malwino. Wydaje mi się, że nie. Jest bardzo mało szkół w Szczecinie, gdzie jest nauczany język francuski. Jest to zaledwie parę liceów, kilka gimnazjum, a szkół podstawowych to chyba tylko jedna, plus jedno przedszkole. Stąd też uważam, że zainteresowanie nie jest, to znaczy może zainteresowanie samo w sobie jest duże, ale Szczecin jeszcze może nie jest do końca gotowy, tak, na wypromowanie całkowicie tego języka francuskiego. Ale też dużą rolę odgrywa to, że jednak utworzono u nas już jakiś czas temu na Wydziale Filologicznym Katedrę właśnie Filologii Romańskiej. W jaką ona odgrywa rolę w promowaniu języka francuskiego? Katedra Filologii Romańskiej, właściwie cały pomysł, cała inicjatywa zrodziła się przed laty w Katedrze Filologii Romańskiej. To przy pomocy wykładowców, my studenci, absolwenci, możemy czynnie wziąć udział w organizacji. Myślę, że nasz festiwal już jest na tyle znany, to już po raz 9 go organizujemy. Jego początki zaczęły się w 2004 roku, na przełomie listopada, grudnia. W przyszłym roku to już będzie 10 lat. I tak pozostaje aż do teraz, że zawsze jest to grudzień, ewentualnie końcówka listopada. Kto jest organizatorem tego festiwalu? Bo tutaj wyłania nam się kilka faktów, ale ja chciałbym to fajnie podsumować. Kto jest tym organizatorem jednoznacznie? Organizatorami przedsięwzięcia jest koło naukowe studentów Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Alliance Française w Szczecinie. I projekt cały jest dofinansowany przez miasto Szczecin. Ja chciałabym zapytać nawet pozakonkursowo, w jaki sposób filologia romańska, język francuski promowany jest u nas w regionie? Pani powiedziała, że faktycznie nie jest z tym najlepiej, że ciągle angielski jest językiem wiodącym. Wiadomo, że zarówno i filologia polska, i filologia romańska cierpi na tym, że więcej jest chętnych na to, żeby studiować po prostu język angielski. W jaki sposób filologia romańska stara się promować u nas w Szczecinie? Myślę, że możemy podkreślić, że przy Katedrze Filologii Romańskiej za pomocą wykładowców, studentów wszystkich 3 lat pierwszego stopnia, studenci cyklicznie co pół roku biorą udział w różnych przedsięwzięciach. Akurat teraz mamy Festiwal Piosenki i Poezji Francuskiej, natomiast w maju przypadają Dni Kultury Francuskiej. Stąd również są konkursy przeznaczone czy adresowane do szkolnej młodzieży.
Ja chciałbym, żeby może panie przede wszystkim jako absolwentki obaliły mit, czy filologia tutaj romańska jest w ogóle interesującym kierunkiem, czy warto to studiować, no i może jak zachęcić przyszłych potencjalnych studentów, aby wybrać ten kierunek. Pani Malwino. Według mnie na pewno warto. Jestem absolwentką, więc... Czy było trudno? Może powiem tak, nie jest to łatwy język, ale nie jest też trudny. Na pewno jest do nauczenia się i jest przede wszystkim piękny, co tutaj się oszukiwać. Jest melodyczny, jest taki, no jest bardzo popularny, jest to język miłości, więc jest taki lubiany, powiedzmy, ogólnie w społeczeństwie. I chyba tylko dlatego nawet warto nauczyć się tego języka. A panie, dlaczego organizują ten festiwal? No bo to też nie jest przypadek, bo domyślam się, że jakieś takie może i własne pobudki, plus to, że jest taka możliwość, taki prywatny aspekt. Jednym słowem, z sentymentu. Z sentymentu do tego, że już kilka zostało już zorganizowanych, czy z sentymentu do samego języka? Jedno i drugie. Dokładnie. A czy możemy... samego sentymentu do po prostu do studiów, tak? A czy możemy prosić, że panie po francusku zaprosiły na festiwal? Oui, bien sûr. Nous vous invitons au festival de la chanson et de la poésie française. A jakbyśmy teraz przetłumaczyli, bo ja tak czuję się, jakbym nie wszystko zrozumiał. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich na festiwal piosenki i poezji francuskiej. To jeszcze powiedzmy, gdzie i kiedy dokładnie? Festiwal odbywa się w piątek, 14 grudnia o godzinie 17 w sali admiralskiej Akademickiego Centrum Kultury przy ulicy Malczewskiego 10/12. I oczywiście przy tym pytaniu musimy od razu powiedzieć, kto może być uczestnikiem waszych wydarzeń. Czy wstęp jest jakoś płatny? Jak to wygląda? Czy trzeba się jakoś rejestrować, tak jak na Fundację Netcam, do której już nie ma w ogóle miejsc? Czynni uczestnicy, lista już jest zamknięta. Mamy dzisiaj, na chwilę obecną mamy 25 pozycji, natomiast wstęp jest wolny i każdy może wejść. Zatem serdecznie zapraszamy. Zachęcamy, zapraszamy. Program na ile jest przewidziany? Bo wiem, że rozpoczyna się to w piątek. Ilu tych atrakcji możemy się spodziewać? Ile godzin atrakcji? Tak, żebyśmy wiedzieli, ile czasu w kalendarzu sobie zaprogramować. Myślę, że dwie i pół godziny. A możemy spodziewać się jakich utworów? To są utwory Céline Dion, Vanessa Paradis, Jean Dessin, Edith Piaf. Bardzo serdecznie zapraszamy. Merci, bo chyba tylko tyle będę potrafiła paniom dzisiaj powiedzieć. I zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie w Domu Marynarza, najkrócej mówiąc, tak jak zapraszały nasze nasi goście. A my, szanowni państwo, dziękujemy państwu bardzo za wizytę w studiu. Bardzo. Za wizytę w studiu. Znaczy, ja dziękuję tobie, Mango, za wizytę ja w studiu. Dziękuję naszym gościom za wizytę w studiu. My również dziękujemy. My z Magdą na dzisiaj żegnamy się już z państwem. Jutro niezawodna Sandra Myszkowska, która gdzieś tam przy tej choince w nowej czołówce będzie państwa zachęcała do nowego odcinka. Także warto być jutro z Sandrą Myszkowską, wielu ciekawych gości. A my już dziękujemy. Dziękujemy, spotykamy się w piątek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.